Spójrzcie, dzisiaj pokażę Wam taki myczek. Mamy tutaj silnik z Aprili Pegaso 650, jest to silnik Rotaxa. I chciałem Wam pokazać taką jedną rzecz. Spójrzcie, jakie on tutaj ma przepływy na kanałach chłodzących. A spójrzmy teraz na uszczelkę pod głowicą. Tutaj uszczelka pod głowicą jest uszkodzona, jak widać. I spójrzcie, jak te przepływy są ograniczone tą uszczelką. I teraz pytanie, dlaczego tak jest? I czy to nie jest właśnie wada, że te uszczelki tak padają pod tą głowicą? Co? Co o tym myślicie?